Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: niech stanie się światło, i stało się światło. Bóg uznał, że światło było dobre. Oddzielił je zatem od ciemności. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Kocham to. Niektórzy myślą, że to był wielki wybuch. Wiecie co? Na pewno towarzyszyło temu wiele eksplozji albo bardzo wybrzmiewające odgłosy. Myślę, że wiele więcej się wydarzało, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość. I była światłość. Oczywiście, jeżeli Bóg to wypowiedział, to właśnie otrzymał. Więc kiedy chciał światło, natychmiastowo pojawiło się światło. I w taki sam sposób doszło do stworzenia wszechświata. On jest tak potężny, że nie możemy go obliczyć. Ludzkość nie wybudowała wystarczająco wielkich teleskopów, aby zobaczyć, co tak naprawdę tam jest i się wydarza. I za każdym razem, kiedy budujemy większy, wtedy tym bardziej jesteśmy zafascynowani. Co widzimy, jak nowe rzeczy odkrywamy, a Bóg śmieje się, mówiąc: gratulacje, tylko tyle zobaczyliście? Wróćcie teraz do swojego warsztatu, wybudujcie nowy, większy, bo nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam jeszcze więcej. Rzeczy, których jeszcze nie widziałeś. Come on, mam rzeczy, które cię zupełnie zbiją z nóg. Jednym z wielkich dylematów jest podejrzenie, że istnieje więcej planet jak nasza Ziemia w całym wszechświecie. Jednym z wielkich argumentów jest to, że jeżeli cały kosmos, wszechświat jest tylko dla nas, wtedy jest to zupełnie za wielki, nie uważasz? I myślę, że moglibyśmy się zgodzić z taką tezą. Mógłby się wydawać zbyt olbrzymi, jeżeli byłby tylko domem dla ciebie i dla mnie, ale co jeżeli głównym tego celem jest, aby wykazać tym splendor, majestat, potęgę i chwałę Boga, który to wszystko stworzył? Bo wtedy żaden wszechświat nie wydawałoby się zbyt wielki, ale byłby właśnie wystarczający. Wystarczająco wielki, aby nam to okazać. W oryginalnym jest napisane, że światło wyszło z Bożych ust. Niektórzy niedowiarkowie mówią: chciałbym tam być, by to zobaczyć. Uwierz mi, nie chciałbyś być w czasie, kiedy Bóg stwarzał światło. Bo zapewne wypłynęło ono z Bożych ust, podróżując z prędkością 186 tysięcy mil na sekundę, czyli 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To tak na wypadek, jeżeli nie słuchałeś pani w szkole. Światło podróżuje z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. O matko, szybciej niż wszelkie autobany, które ostatnio nam zbudowali. Tak, tak. Jest tak szybkie, że promień światła może okrążyć Ziemię 7 razy w ciągu jednej sekundy. To jest prędkość. I takie światło wyszło z ust Bożych, kiedy Bóg je stwarzał. I na pewno byś nie przetrwał w takim dniu, gdybyś zobaczył światło wypływające prosto z Jego ust, pełne chwały, którego do dziś nie możemy zrozumieć i czego nie umiemy sobie uświadomić. A kiedy to zrobił, cały wszechświat się zaświecił. Pismo mówi: słowem Boga niebo zostało uczynione. Stwórca całej historii stworzył to swoim tchnieniem. W naszym sąsiedztwie Droga Mleczna w naszej galaktyce, kiedy zaistniała, już posiadała miliardy gwiazd. Tylko nasza Droga Mleczna i nasza galaktyka, czyli nie setki, miliony, ale miliardy gwiazd w naszej jednej poszczególnej galaktyce. I naukowcy dowodzą, że takich jak nasz dział, nasze sąsiedztwo w naszej jednej galaktyce jest tylko jednym z setek miliardów innych części, które wciąż należą do naszej galaktyki. I mówię o tej części wszechświata, którą już znamy, nie tej nieodkrytej. Gdybyśmy chcieli zliczyć miliardy gwiazd w naszej Drodze Mlecznej, jedną gwiazdę na sekundę, wtedy zajęłoby nam 2,5 tysiąca lat, żeby policzyć wszystkie gwiazdy w Drodze Mlecznej na naszej galaktyce. Bóg sam powiedział o sobie: czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób wszechświat świadczy o tym, jak jestem potężny? Przez proroka Izajasza powiedział: z kim mnie porównasz i kto mi się równa? Wznieś swoje oczy ku niebu. To dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. Dlatego musimy ustalić dziś, kim Bóg jest i Jego prawdziwy wymiar. On nie jest naszych rozmiarów albo wielkości, którą my możemy kiedykolwiek pojąć naszym umysłem.
On nie myśli jak my i nie funkcjonuje na płaszczyźnie naszych obliczeń i paradygmatów. On jest większy niż kogokolwiek byśmy mogli sobie wyobrazić. On jest olbrzymi, potężny i całe niebiosa nie tylko o tym nam oznajmiają, ale także, że my jesteśmy bardzo, 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 bardzo mali. Tylko patrząc z perspektywy naszej Drogi Mlecznej, naukowcy mówią, że nasz Układ Słoneczny, jeżeli by miała wielkość złotówki, wtedy porównując do tego nasza Droga Mleczna miałaby wielkość kontynentu Północnej Ameryki. Więc jeżeli nasz Układ Słoneczny jest złotówką, na przestrzeni tak wielkiej jak Północna Ameryka, wtedy nie jesteśmy zauważalni w naszych okolicach zwanych galaktyką Drogi Mlecznej. Jedną z ponad tych miliardów gwiazd, która nie jest największą, najgorszą, najjaśniejszą, ale jest jedną z gwiazd, jedną z miliardów. My nazywamy ją Słońcem, która wiem, że wciąż znajduje się wokół nas, pomiędzy wszystkimi krążącymi kulami na orbicie, a których jedną z nich nazywamy naszym domem, planetą Ziemią. To jesteś ty i ja. Myślę, że psalmista ujął to we właściwy sposób, kiedy powiedział, kiedy spoglądam na twoje niebiosa, na dzieło twoich palców, księżyc i wszystkie gwiazdy, które ty ustanowiłeś w jednym miejscu, kimże jest człowiek, że w ogóle o nim pamiętasz i o nim myślisz, syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Oto zdjęcie Ziemi z odległości 3,7 miliardów mil, czyli z odległości 6 miliardów kilometrów. Nasza planeta, która akurat znajdowała się w promieniu słonecznym. Jeden z popularnych astronautów powiedział, po prostu przypominając każdemu, kto istnieje i żyje na Ziemi, przeżywa je na tej minimalnej, malutkiej kropeczce, którą on nazwał pyłem kurzu, które się akurat zatrzymało w promyku Słońca. I nie wiem, jak wy zareagowaliście, kiedy po raz pierwszy zobaczyliście coś, co całkowicie wstrząsnęło moim serce i w tamtym momencie zrozumiałem, że jestem minimalnym punkcikiem na przestrzeni całej historii i że moje ziemskie życie jest nieskończenie małym drgnieniem egzystencji. Powiesz, Louis, po co próbujesz wyrobić w nas poczucie, że jesteśmy tacy mali? O nie, nie próbuję sprawić, byście poczuli się mali. Chcę raczej, żebyś tylko przejrzał, jak bardzo małym jesteś, ale to jest znacząca nieistotność. Bo tak mali, jak jesteśmy, jesteśmy wciąż rozpoznani i tak wielce wycenieni przez majestat tego, który nas tak kocha, który nas tak dobrze zna, nawet jeżeli jesteśmy tak mali, że wydajemy się jak pyłek kurzu, który gdzieś tam przemierza w kosmosie, którego On uczynił i tak jak On nazywa po imieniu każdą gwiazdę, tak jak je powołał do bytu, ustawiając na swoim miejscu, tak samo w tej chwili On może nazwać każdego z was po imieniu, każdego jednego, kto to w tej chwili ogląda albo słucha. Ten wspaniały Stwórca nieba i ziemi wierzę, że teraz porusza się w tej sali i woła każdego jednego z nas po imieniu, bo On nas zna i jest świadomy wszystkiego o nas i wciąż nas kocha i przyszedł, aby nas zaprosić do intymnej relacji, która się nigdy nie skończy. To jest niesamowite, kiedy sobie o tym uświadomisz, kiedy uświadomisz sobie, jak wielkim On jest, a my znamy Jego imię. A czy zdajecie sobie sprawę o naturze Słońca? Jest to szalejąca kula ognista i nie siedzi sobie tylko tak, żeby się tlić i nie wygląda tak, jak dzieci w przedszkolu je malują. Jej gorącz sięga tylko na spodzie 10 tysięcy stopni Fahrenheita. To tak, jakbyś miał miliardy bomb nuklearnych eksplodujących w każdej sekundzie. Tak silna, że wysyła światło z prędkością 1086 tysięcy mil na sekundę. I wystarczy promieniowi światła tylko 8 sekund, aby pokonać 93 miliony mil odległości, aby ten promyk dostał się na twoją skórę. A Biblia mówi, że to także wyszło z ust Bożych. A niektórzy myślą, że Bóg jest jakimś małym, niezdarnym pimpusiem. Mówię o wszechpotężnym Bogu, którego dzisiaj uwielbiamy. On jest ogromny, wszechpotężny, silny w swojej chwale, bo kiedy On otwiera swe usta, chwała wychodzi. Musimy to pamiętać, kogo dziś uwielbiamy. Słońce jest 100 razy większe w średnicy niż Ziemia. Na wypadek, jakbyś nie umiał sobie tego wyobrazić, spójrz na ten obraz.
Dlatego kiedy dziś pójdziesz spać, dziękuj Bogu za to, że jesteśmy 93 miliony mil, czyli 150 milionów kilometrów od Słońca. Jest to tylko jedna z miliardów gwiazd umieszczona w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, co jest tylko jedną małą częścią, działem spośród setek miliardów galaktyk, tylko z części tego wszechświata, który jest nam znany, którego Bóg sam uczynił. On jest potężny. Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na poprzednich sesjach. Pamiętacie? Oddalone o 5,88 kwintylionów, ale to jeszcze nic. Weźmy 440 tysięcy lat świetlnych i doszlibyśmy do plejady konstelacji. Spójrz na to. To jest tak piękne. I przez to, że Biblia mówi o tym tak wiele razy, widzimy to w Starym Testamencie, prorocy, kiedy Hiob rozmawiał z Bogiem, kiedy Bóg mu przypomniał, kto jest największym Bogiem, mówiąc, czy wiesz, jak połączyć plejady, jak rozluźnić więzy Oriona? A Hiob spojrzał w gwiazdy i powiedział, nie. A Bóg, no widzisz, tu masz. Ale pójdziemy trochę dalej. Jesteśmy teraz w odległości 28 milionów lat świetlnych, ale opuścimy galaktykę Sombrero i przejdziemy do serca astronomii, wir galaktyki, Whirlpool Galaxy. I może zobaczyć, czemu nazywa się Darling of Astronomy. Jest ustawiony w całym wszechświecie, jakby twarzą do naszej Ziemi. Jest nazwana galaktyką spiralną wielkiego projektu, na co mówię oczywiście amen. Ta galaktyka jest uczyniona z setek miliardów gwiazd. Niektórzy naukowcy twierdzą, że jest ich od 300 do 500 miliardów gwiazd. Wygląda jak wir, który ma wrażenie, że mógłby nas wciągnąć. Te różowe obszary wyglądają bardzo pięknie, ale nie. To są dzikie, srogie inkubatory, w których tworzą się nowe gwiazdy, bo nowe gwiazdy wciąż tam się rodzą, nawet podczas naszego dzisiejszego uwielbienia. Naukowcy mówią, że w każdej sekundzie nowa gwiazda się rodzi. Gwiazdy tak wielkie jak nasze Słońce, a nawet większe. Bóg je cały czas układa w swoje miejsce, nazywając każdą z nich po imieniu, ustawia tam, gdzie mają być, w Jego własnym wszechświecie. Ale chcę Was porwać jeszcze dalej. Chcę Was zabrać tak daleko, że nawet nie wiem, jak wyrazić to, co za chwilę zobaczymy. Nie mogę tego określić ani wyjaśnić w jednym słowie, ale powiem, że idziemy wiele dalej, 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 poza wszystko. Tak, to prawda. Gotowi? Nic nie powiem. Sami zobaczcie. On uczynił wszystko, co dzisiaj widzieliśmy. Biblia mówi, że przez Jezusa Bóg uczynił świat. W innym fragmencie Paweł napisał, On stworzył wszystko, wszystko w niebiosach i wszystko na ziemi. I może powiesz, ale do czego zmierzasz? Widzieliśmy wszystkie te wspaniałe rzeczy w kosmosie, a teraz krzyż. Tak, krzyż, bo Stwórca tego wszystkiego, przychodząc na ten mały niebieski pyłek, Stwórca całego niesamowicie potężnego wszechświata, zawisł na krzyżu, którego sam stworzył. I usłyszeliście słowa Pawła, słowa, które bardzo często słyszeliście. Sam Jezus, który jest odbiciem natury Bożej, stał się dosłownie człowiekiem. On, choć istniał w tej samej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet do śmierci. I to nawet śmierci na krzyżu. Kiedy słyszę autora psalmów, który wypowiadał te słowa tysiące lat wcześniej, wiecie czemu?
Psalmista powiedział, Bóg jest miłościwy i pełen łaski. To jest ten, którego dziś uwielbiamy. To jest ten Bóg, którego dziś chwalimy i cieszymy się Nim. Bóg, który jest pełen miłosierdzia i łaski, nieskory do gniewu i pełen miłości. On nie traktuje nas tak, jak żeśmy na to zasłużyli, albo odpłaca nam według naszych występków. Chwała za to Bogu, bo nie otrzymujemy to, na co żeśmy zasłużyli. Nie żyjemy w tym, do czego nasze zbuntowane serce nas doprowadziło, ale posłuchajcie, co w zamian otrzymujemy. On wyraźnie powiedział, bo tak jak wysoko są oddalone niebiosa od ziemi, bo tak naprawdę nie znamy tej odległości. Nasze pomiary tak daleko nie sięgają. Nawet nie mamy pojęcia, czym są niebiosa, ale psalmista wyraźnie powiedział, tak jak wysoko są niebiosa ponad ziemią, tak wielka jest miłość Boża do tych, którzy się Jego boją. A w kolejnym wersecie mówi, tak daleko, jak jest oddalony wschód od zachodu. Tak daleko On oddalił od nas nasze występki. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, co uczyniłeś, jak wygląda Twoje życie i nie wiem, jaki bagaż życia za sobą ciągniesz, jaki rodzaj wstydu, bałaganu lub porażek masz zapisane w swojej przeszłości, ale ja wiem, że na długo zanim uczyniłeś cały ten bałagan, Bóg postanowił wziąć cały twój bałagan i uczynić swoim. I tak jak dziś w tym budynku znajdujemy się w cieniu Golgoty, tak samo twoje życie, gdziekolwiek jesteś, tylko w cieniu krzyża masz przebaczenie, wolność, świeżość, oczyszczenie, obmycie cię. W Jezusie Chrystusie nie ma żadnego potępienia. On położył kres twojej hańbie, kiedy Jezus Chrystus zawisł na krzyżu. Kiedy poszukiwałem zdjęcia z Whirlpool, czyli z galaktyki wirowej, pamiętacie zdjęcia, które wam kilka minut temu pokazywałem? I kiedy tak więcej ich poszukiwałem, natknąłem się na listę zdjęć, doszedłem do jednego z nich, który nazywał się Ekstruzja w rdzeniu galaktyki wirowej. To mnie bardzo zainteresowało, więc kliknąłem na ten link i zdjęcie, które pojawiło się na moim komputerze, sprawiło, że prawie spadłem z krzesła. Nie mogłem w to uwierzyć i patrzyłem się w nie z niedowierzaniem, bo jest to odbicie czegoś, co jest oddalone od nas o 31 milionów lat świetlnych. Coś, co jedynie nasz największy zbudowany teleskop kosmiczny jest w stanie dojrzeć, który wejrzał w sam rdzeń galaktyki wirowej. Oto zdjęcie, które NASA nam wysłała, badając, robiąc zdjęcie rdzenia galaktyki wirowej. Sami zobaczcie. Jest to zdjęcie samego rdzenia, jądra galaktyki wirowej. Jeżeli jesteś niedowiarkiem albo naukowcem, który nie chce przyznać, możesz myśleć, że to wygląda jak cokolwiek chcesz. Ale mi, Dziecku Bożemu, to przypomina objawienie, gdzie jest napisane, to Jezus Chrystus, Baranek Boży, który został zgładzony za nas od początku wszechświata. Bo to jest Jezus, który jest wszędzie. To jest łaska, która jest dla nas od początku dziejów. To jest Bóg, który się śmieje do nas i mówi, spójrzcie, to jestem ja, to jest moja łaska, moje miłosierdzie, to jest moja dobroć. Moje przebaczenie, które jest wszędzie, to jest Bóg, który zawsze, zawsze mówi, kocham Cię. Bo Jego łaska jest wszędzie. I na długo zanim zaistniałeś, zanim zdecydowałeś, co z Bogiem zrobisz, On już wtedy zdecydował, co z tobą zrobi. A Jego decyzją było, aby nie dać tobie to, na co zasługiwałeś przez swoje występki, ale aby wylać na swojego Syna to, na co zasługiwały twoje grzechy i aby dać tobie dar samego siebie wraz z zaproszeniem, abyś żył na zawsze i był umieszczony w wielkiej, długiej historii, która mówi tylko o Nim i Jego miłości. Dlatego istnieje łaska i nadzieja. Nie wiem, może jesteś dziś i widzisz przed sobą tylko wielką górę. Może twoją górą nazywa się depresja, albo rozwód, lub opuszczenie, albo samotność. Może byłeś oszukany lub niewłaściwie osądzony.
Może byłeś poddany wielkiej niesprawiedliwości. A może to był rak? Może bankructwo? Albo sama śmiertelna ciemność. Ale ja dzisiaj Tobie mówię, że nie ma nic, co ten świat mógłby na Ciebie zrzucić, co mogłoby Cię wyrwać z Jego potężnej, miłosnej ręki od Boga, który trzyma cały wszechświat w swojej dłoni i także Ciebie. Bo Jego łaska jest wystarczająco wielka i potężna, aby wyciągnąć Cię i przetrzymać przez to wszystko i zwycięsko doprowadzić do samego końca, bo kiedy wiesz, wierzysz i cieszysz się pełny nadziei Jego dobrocią, nawet w największej ciemności, wtedy wiesz, że możesz zaufać naturze Bożej. Bo jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego, co Bóg dla nas ma. Ale widzieliśmy wystarczająco, aby Mu ufać w pełni do końca naszych dni. Jego miłość jest tak niezmierzona i piękna. Jego miłość tak boska, że wymaga, zasługuje, abyśmy Mu oddali całą naszą duszę i nasze życia. I wszystko pozostałe. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, Synu Boży, Stworzycielu wszystkich rzeczy, Zbawco całego świata. Dziękujemy Ci za astronomiczną łaskę dla tak minimalnych, małych ludzi jak my, że nas odkupiłeś z powrotem i uratowałeś w swoich rękach do tego dnia i do każdego dnia na zawsze i na wieki wieków. Amen.